Jedną z najbardziej sensacyjnych historii z y, historii najnowszej Nomen Omen było zabójstwo rodziny romanowów. No właśnie, delikatnie wspomniałem już, o czym będzie podczas dzisiejszego odcinka, natomiast zanim przejdziemy do. Tematu do klu naszego dzisiejszego spotkania, no to zachęcam was wszystkich naturalnie do subskrybowania naszego kanału, do dzielenia się wrażeniami pod tym, pod poprzednimi i pod następnymi odcinkami, jak również do tego, żebyście zerknęli na stronę Patronite, gdzie możecie nasz kanał tam także odnaleźć, no i oczywiście go wesprzeć. No i wracamy do tematu dzisiejszego odcinka, właśnie zabójstwo rodziny Romanowów, zabójstwo morderstwa. Rodziny Romanowów napisano już na ten temat wiele, powiedziano wiele, nakręcono niezliczoną ilość filmów, także dokumentalnych. Ale przyjrzyjmy się jeszcze raz tej tajemniczej zbrodni, tej tajemniczej historii i zagładzie, zagładzie jednej z najważniejszych dynastii panujących w Europie, w Europie. Przełomu XIX i XX wieku, jak to wszystko wtedy wyglądało? No, musimy się, moi drodzy, przenieść w czasy I wojny światowej. I wojny światowej toczonej tutaj dla przypomnienia w latach 1914-1918. I cóż się wtedy dzieje? No, właśnie w momencie, kiedy wybucha. Pierwsza wojna światowa, członkowie dynastii Romanowów są rozjechani, mówiąc kolokwialnie, po Europie. I kiedy ta wojna się rozpoczyna, oni wszyscy, albo większość z nich, starają się powrócić do Rosji, aby podejmować kolejne konkretne kroki związane już z działaniami zbrojnymi. No, i tak na przykład caryca matka, caryca matka Maria przyjechała do Rosji właśnie z Anglii. Przebywała w Anglii, gdzie odwiedzała swoją siostrę Aleksandrę. अंदर है। K króla, oczy która oczywiście była yy, królową, była matką Jerzego V, więc widzimy tutaj też już wyraźnie zasygnalizowane delikatnie konotacje rodzinne pomiędzy różnymi europejskimi rodami monarszymi. No, oczywiście, spoiwem głównym tychże rodów była królowa Wiktoria, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Jeżeli, no, was ten temat interesuje, dajcie znać w komentarzu. Z pewnością weźmiemy to pod uwagę przy kręceniu kolejnych odcinków. Także jesteśmy na etapie, gdzie ta rodzina Romanowów się zjeżdża. Zjeżdża z całej Europy do Rosji, aby oczywiście wspierać cara. Wspierać cara w podejmowaniu decyzji wojennych. Przejdźmy dalej w naszej opowieści. No i Maria Fiodorowna Romanowa. To jest bardzo ciekawa postać. Już wspomniana przeze mnie to ta właśnie królowa caryca, matka, która wraca z Anglii. Była żoną cesarza cara, mówiąc nomenklaturą rosyjską, Aleksandra III. No i oczywiście matką cara. Mikołaja II, tego ostatniego cara Rosji. Po obaleniu caratu w roku 1917 schroniła się na Krymie, znajdującym się wtedy pod wodzą Białych. No właśnie, Biali i czerwoni. To też jest jeden z aspektów wojny domowej w Rosji z lat I wojny światowej. No, czerwoni wiemy, że mowa o bolszewikach. Obóz biały to oczywiście ci, którzy sprzyjali monarchii, ci, którzy sprzyjali Caratowi. I w tamtym czasie Krym był pod kuratelą niejako czy pod panowaniem białych. Dlatego Maria Fiodorowna Romanowa mogła się tam schronić. No i Następnie kroki, które podejmuje Maria, no to emigracja. Emigracja do Wielkiej Brytanii, emigracja y, do swojej rodziny. I odpływając, tutaj mamy takie wspomnienia, poprosiła swoją wnuczkę, księżniczkę Irynę, o to, aby jak najdłużej tylko może trzymała jej przy oczach lornetkę, bowiem chciała jak najdłużej, do ostatniej możliwej chwili, oglądać ukochaną Rosję. No, oczywiście bardzo melancholijny opis, Opis no, bardzo takich dramatycznych, wewnętrznych przeżyć. Nie wiemy ile z tego było prawdy. Natomiast co ciekawe, rząd jej siostrzeńca, czyli ówczesnego króla brytyjskiego Jerzego V, odmówił jej azylu. No, i Maria musiała udać się zupełnie w inne rejony. Udała się do Danii, do swojej ojczyzny, bowiem była pochodzenia duńskiego i tam też dożyła swoich dni, ale widzicie, moi kochani, że rząd brytyjski, no i oczywiście sam król Jerzy V, nie za bardzo chcieli, aby Caryca matka do y, Anglii na teren Wielkiej Brytanii przyjechała, no więc już nam pachnie delikatnymi kontrowersjami. Przejdźmy dalej w naszej opowieści o m, tym, jak doszło w ogóle do zagłady m, dynastii romanowów. Prawie wszyscy dorośli mężczyz... mężczyźni wtedy z rodziny carskiej otrzymali stanowiska oficerskie w armii, które no, musieli oczywiście z najwyższą godnością i uwagą spełniać. Ale co ciekawe, najważniejszym stanowiskiem, no, stanowiskiem dowodzącego, naczelnego wodza, yy, to stanowisko objął książę Mikołaj Mikołajewicz, który był kuzynem yy, ojca Cara. I co ciekawe, na fotografiach widzimy ojca Cara, oczywiście Mikołaja II. Na fotografiach widzimy, jakim wzrostem imponował Mikołaj Mikołajewicz, był człowiekiem naprawdę potężnego wzrostu, on właśnie, Wtedy objął dowództwo naczelne. Przechodzimy dalej, bowiem musimy już zostawić na chwil kilka Mikołaja Mikołajewicza. Musimy powiedzieć o żeńskiej części rodziny carskiej. W o parach I wojny światowej. Bowiem tradycja wymagała, aby męscy członkowie, wszyscy męscy członkowie rodziny zostawali oficerami. Natomiast córki, carskie córki również miały swoje w cudzysłowie, półki i występowały w damskich wersjach ich mundurów. Więc możemy powiedzieć, że no, praktycznie każdy członek rodziny carskiej był albo w mniejszym, albo też w większym stopniu zaangażowany w toczącą się pierwszą wojnę światową. Przejdźmy dalej w naszej dzisiejszej opowieści, bowiem 15 marca roku 1917 zmuszony przez Dumę Państwową i część wyższej generalicji armii, zmuszony został Mikołaj do abdykacji. I zrobił to w imieniu swoim oraz Abdykował także w imieniu swojego naturalnego potomka i naturalnego następcy, przede wszystkim, czyli Carewicza Aleksandra, Aleksego, tak się na niego też mówiło. Wiemy, dlaczego Mikołaj abdykował nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu swojego syna. Wiemy bowiem, że Aleksy chorował na bardzo poważną chorobę, chorował, chorował na chorobę, która uniemożliwiałaby mu normalne funkcjonowanie po pierwsze jako dorosły człowiek a po drugie no uniemożliwiałby mu też sprawowanie rządów oczywiście chorował na chorował na hemofilię i między innymi dlatego też w pewnym okresie na dwór carski został sprowadzony Grigori Rasputin, który miał jakoś tajemniczo i wręcz cudotwórsko ozdrowić tego młodego Carewicza. Więc Mikołaj abdykuje i jako swojego potencjalnego następcę namaszcza i wskazuje brata wskazuje swojego brata wielkiego księcia Michała, który to też właśnie Michaju, tronu rosyjskiego nie przyjmuje. I tutaj mamy do czynienia z wieloma kontrowersjami, no, dlaczego on tego tronu nie przyjął. Yy, jedna z nich mówi o tym, że no, brat Cara bał się, obawiał się rosnącej yy, w siłę yy, w sile yy, Nomen omen bolszewików, bał się starcia z tą wielką ideologią, która nabierała rozpędu w Rosji, no i tym samym nie chciał się podjąć walki z bolszewikami. Możemy tą, tę, tę postać oceniać podle, yy, wedle własnego uznania, oczywiście. Liczę na to, że podzielicie się tymi wyrażeniami i swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Wracamy do rodziny carskiej. Bowiem po abdykacji Mikołaj Romanow wraz ze swoją rodziną przebywał w areszcie domowym, początkowo w pałacu w Carskim Siole. Jednak, no właśnie, co było przyczyną aresztu, bo przecież mógł car Mikołaj z rodziną wyjechać. Przyczyną tego aresztu domowego miała być ogólna niechęć, czy też nawet nienawiść społeczeństwa rosyjskiego wobec cara i jego rodziny ogromny majątek rodziny carskiej, bowiem on w przeliczeniu na współczesne nam yy, waluty wyniósłby kilkanaście do kilkudziesięciu miliardów dolarów. Więc jak na tamte czasy, majątek rodziny carskiej był wręcz przeogromny. Ale przede wszystkim powodem do aresztowania domowego rodziny carskiej miało być zagrożenie dla władzy rewolucyjnej, jakie w osobie cara i też w osobie, poszczególnych członków jego rodziny widział Włodzimierz Lenin. No, Lenin uważał, że car może mu jednak jeszcze zaszkodzić, będąc na wolności, stąd też podjął decyzję o jego aresztowaniu. Następnie po pobycie w carskim siole rodzina została przetransportowana do Tobolska i tam też była przetrzymywana, aż w końcu trafia do Jekaterymburga. Trafia do tej słynnej, owianej, złą sławą miejscowości, do Wieka Terynburga, z którą później po latach z tą miejscowością będzie związany nie kto inny jak Borys Jelcyn. Borys Jelcyn postać też szalenie kontrowersyjna, więc jeżeli o nim byście chcieli posłuchać słów kilku, dajcie znać w komentarzu. Są y, przedstawiciele rodziny carskiej Wieka Jekaterynburgu i zostają uwięzieni w słynnym już domu, w domu Ipatiewa, Nikołaja Ipatiewa, tak zwanym domu specjalnego przeznaczenia, otoczonym wysokim drewnianym płotem. No i tu zaczyna się dramatyczna wręcz historia związana z rodziną carską, z domem Ipatiewa i z tym, jak kończy rodzina carska. Musimy jednak wspomnieć o tym, że car cały czas... Bardzo gorączkowo rozmyśla o tym, że chce wyemigrować. Chce wyemigrować do swojego kuzyna, Jerzego V, króla Wielkiej Brytanii i czeka na to, pokładając ogromne nadzieje w tym, że jego kuzyn no, nie pozostawi go na pastwę losu i mu po prostu w tej emigracji pomoże. Początkowo Jerzy V chce przystać na to, aby wysłać po rodzinę carską statek, brytyjski statek i aby umożliwić carskiej rodzinie ewakuację. Do swojego kraju. Jednakże, ze względu na naciski, na decyzję ówczesnego rządu, jak i również swojej małżonki, ostatecznie odwołuje swoją decyzję. Nie wysyła żadnego okrętu po cara Mikołaja i jego rodzinę, tym samym przez niektórych historyków jest uznawany jako współwinny ich śmierci. Politycy brytyjscy nie chcieli za bardzo, aby car Znalazł się na terytorium Wielkiej Brytanii, ponieważ nie byli do końca przekonani, jak rozwikła się sama sytuacja w Rosji. Kto zwycięży? Czy zwyciężą biali, czy zwyciężą czerwoni? A wiadomo było, że i z jednymi, i z drugimi w wyniku ich zwycięstwa należałoby później pertraktować. Więc wedle polityków brytyjskich sytuacja była wtedy naprawdę szalenie skomplikowana. No ale nie umniejsza to oczywiście faktu, że tym samym ci sami politycy brytyjscy w konsekwencji skazali cara i jego rodzinę na śmierć. No i decyzja. Decyzja o tym, by zlikwidować byłego cara Mikołaja II oraz jego rodzinę zapadła w czerwcu roku 1918. Mniej więcej w tym samym czasie przeciw bolszewickiej władzy zbuntował się złożony z byłych jeńców austro-węgierskich tzw. Korpus Czechosłowacki. I ten korpus czechosłowacki wkrótce, w niedługim czasie opanował część zdecydowaną kolei transsyberyjskiej, i położone na terenie tej kolei. E tego, tego, tego wielkiego węzła komunikacyjnego zaczęli opanowywać położone tam miasta. No i oczywiście, co się dzieje? Dzieje się to, że Jekaterynburg może być zagrożony, ale przejdźmy dalej, no bo tutaj zaczyna nam się cały czas rozpędzać ta akcja. No i Biali w każdej chwili mogą wejść do Jekaterynburga. Dlatego wręcz w gorączkowym tempie musi zapaść decyzja o tym, co zrobić z carem. No właśnie czerwoni nie nie pozwalali na to, aby upadły władca, czyli car mógł uniknąć odpowiedzialności i w cudzysłowie ich sprawiedliwości, dlatego stąd też wspomniane przeze mnie gorączkowe przygotowania i gorączkowe decyzje, jak najszybciej pozbyć się Cara i jego rodziny. Przechodzimy dalej, ponieważ no, zaczyna nam gęstnieć ta sytuacja wokół rodziny Carskiej i już ta pętla na szyi Cara i jego rodziny zaczyna się coraz mocniej zaciskać. Rozkaz, aby przystąpić do akcji, nadszedł 16 lipca, rano. Jakiw Jurowski, ponieważ to on będzie głównym sprawcą yy, tych działań, o których zaraz wspomnę, to człowiek, który właśnie w literaturze spotyka się jego imię jako Jakiw albo jako Jakow. Natomiast ważne nazwisko, Jurowski, zapamiętajcie. On jest głównym odpowiedzialnym i to na jego barkach spoczywa wykonanie rozkazu, rozkazu dotyczącego egzekucji cara i jego rodziny. Od razu zaczyna działać. Po tym jak otrzymuje rozkaz, od razu zaczyna działać, zamawia ciężarówkę z kierowcą, która miała pojawić się pod słynnym domem Ipatiewa o północy. Zarządza też sprzątanie jednego z pomieszczeń w piwnicy. To właśnie tam, w tamtym pomieszczeniu Planuje dokonanie egzekucji. Więc zaczyna drobiazgowo przygotowywać miejsce zbrodni. 16 lipca 1918 roku cała rodzina carska kładzie się spać mniej więcej w okolicach godziny 23. Krótko po północy, już 17 lipca, dowódca domu, wspomniany przeze mnie Jurowski, budzi całą rodzinę i nakazuje wszystkim zejść do piwnicy, rzekomo z powodu grożącego im niebezpieczeństwa. I tutaj Rozmywają się troszeczkę relacje, ponieważ jedne relacje mówią o tym, że właśnie Jurowski zbudził carską rodzinę i sprowadził ich do piwnicy, bo jakieś niebezpieczeństwo nad nimi ciążyło i krążyło nad rodziną carską. Inne relacje mówią, że sprowadził ich do tej piwnicy do tego jednego pomieszczenia, tłumacząc, że za chwilę będą opuszczali dom i będą udawali się na emigrację. Nie dowiemy się podejrzewam, jakie były te ostatnie relacje i relacje właściwe. Natomiast przytoczyłem tutaj dwie najbardziej popularne. Przejdźmy zatem dalej. Rodzina Carska już przechodzi do piwnicy, ale nie przechodzi sama, ponieważ zgodnie z poleceniem Jurowskiego, oczywiście cała rodzina Carska, czyli cesarz, jego żona, cztery córki oraz syn musieli w tej piwnicy się znaleźć. Ale oprócz nich w piwnicy domu Ipatiewa znaleźli się także najbliżsi współpracownicy Cara, jego rodziny w ostatnich godzinach ich życia. A byli to. Nieco zapomniani ludzie, których w tym momencie warto przypomnieć, bo utarło się też, że w domu Ipatiewa zginęła tylko carska rodzina. Nie jest to prawdą, ponieważ oprócz carskiej rodziny zginął także lekarz carski, Jewgeni Botkin, kucharz carskiej rodziny, Iwan Haritonow, kamerdyner, Aleksiej Trub oraz pokojówka, Anna Diemidowa. Oni także znaleźli się w tej piwnicy domu Ipatiewa, no i na nich także zapadł wyrok śmierci. Jurowski zgadza się w pewnym momencie, kiedy ci wszyscy ludzie są już stłoczeni w tym jednym pomieszczeniu, na to, aby wnieść do tego pomieszczenia dwa krzesła. Jedno dla Aleksandry Fiodorownej, czyli Carycy, oraz drugie dla słabowitego Carewicza Aleksieja. No wiemy na jaką chorobę cierpiał, więc no kolejne dramatyczne doznania, którymi szarpane było jego ciało, na pewno przysparzały mu ogromne ilości bólu. Po odczytaniu przez Jurowskiego uzgodnionego wcześniej, oczywiście, tekstu, po, y, tekstu wyroku, wszystkie zgromadzone osoby zostają zabite. Zostają zabite y, w różnoraki sposób, ponieważ część z nich zostaje rozstrzelana, rozstrzelana wielką ilością pocisków. Natomiast część zostaje w bardzo brutalny sposób dobita, dobita bagnetami. I mamy tutaj też relacje różnego rodzaju, które mówią o tym, jak ta śmierć rodziny carskiej wyglądała. I wyglądała naprawdę bardzo brutalnie. Oprócz tego, że część, na przykład, Car został rozstrzelany, to jego córki zostały dobite bagnetami. Natomiast w samego Cara strzela Jurowski, to on jest jego mordercą, i Caryca, yy, tak jak i małżonek, giną od razu. Podobnie jak doktor Botkin i dwójka służących czyli Iwan Haritonow i Aleksiej Trupp. Dziewczynki i Aleksy. Przeżywają właśnie tą strzelaninę. Kule odbijają się w bie od bielizny. Odbijają się od bielizny, ponieważ w niej były zaszyte klejnoty. Klejnoty, które rodzina carska myślała, że jeśli uda im się uciec, będzie mogła spieniężyć i jakoś zapewnić Wiktio. opierunek. No, zadziałały tym samym te klejnoty jako kamizelki kuloodporne i te kule się poczęły od klejnotów odbijać. Przechodzimy dalej, ponieważ, no. W momencie kiedy kule nie potrafiły pozbawić życia córek cara i aleksiego, należało bolszewicy wtedy wzięli do rąk bagnety i po prostu takimi ciosami bardzo ostrymi zadali śmierć tym młodym ludziom. Po tym wszystkim, kiedy już wszyscy w tej piwnicy do Moi Patiewa zostali zamordowani ciała zostały załadowane na samochód ciężarowy i wywiezione do lasu. Tam zwłoki rodziny carskiej zostały rozebrane i w trakcie tej czynności, to też wiemy z relacji świadków, wysypywały się klejnoty z ubrań rodziny carskiej. Ciała zostały oblane kwasem, poćwiartowane i wrzucone do nieczynnych szybów, które znajdowały się na polanie po dawnej kopalni rudy żelaza. No i tak właśnie zostały te ciała po, przez bolszewików potraktowane. Natomiast wieści o egzekucji dotarły do przywódców bolszewików w Moskwie w ciągu dwóch dni. 20 lipca prasa ogłasza śmierć cara, ale poinformowano tylko i wyłącznie o śmierci Mikołaja II. Zaj oprócz tej informacji podano także, że Caryca oraz dzieci żyją i są bezpieczne. Oczywiście to już mijało się, jak pokazała historia, z prawdą. No, i na godny pochówek, moi drodzy, rodzina Carska musiała czekać kilkadziesiąt lat. Ceremonia pogrzebowa cała Cara, Carycy i ich y, trzech y, córek y, oraz zamordowanych wraz z nimi członków dworu odbyła się dopiero 17 lipca 1998 roku. Zwróćcie uwagę na datę: 17 lipca, czyli dzień i miesiąc ich śmierci. 80 lat po egzekucji. Natomiast ciała ostatnich członków rodziny, czyli Aleksiego i Marii, zostały pochowane w 2007 roku, ponieważ to dopiero wtedy zostały odnalezione, przebadane, no i spoczęły wraz z pozostałymi członkami carskiej rodziny. Moi drodzy, wiele kontrowersji wokół carskiej rodziny narosło podczas tych y, wielu lat, natomiast jeszcze na zakończenie słów kilka o samym domu Ipatiewa. Nie ma go współcześnie na powierzchni ziemi, został zburzony, no i na jego miejscu, właśnie w tym samym miejscu, gdzie stał dom Patiewa, czyli miejsce kaźni carskiej rodziny, została wystawiona, postawiona w latach 2000-2003, cerkiew. Cerkiew, która nosi współcześnie nazwę Cerkiew na Krwi. No, bardzo wiele nam mówiąca nazwa, bardzo wiele nam też mówiąca w kontekście tego, w jakim miejscu ta Cerkiew została postawiona. Co bardzo interesujące, Carska rodzina została przez Kościół Prawosławny, rosyjski Kościół Prawosławny, wokół którego współcześnie narosło tak wiele kontrowersji, skądinąd bardzo słusznych, e, została e, ustanowiona jako e, rodzina świętych, świętych męczenników, ale także. Ci, którzy byli z nimi do końca, m.in. lekarz, kucharz, kamerdyner i opiekunka, oni także zostali uznani za świętych Kościoła Prawosławnego. Jeżeli jesteście ciekawi tego Jakie jeszcze kontrowersje wybuchały wokół morderstwa, zabójstwa rodziny carskiej? Zostawcie informację w komentarzu, a przede wszystkim zostawcie swój znak, subskrybując nasz kanał, dzieląc się wrażeniami po dzisiejszym odcinku, oczywiście, zaglądając na stronę Patronite, a także wyglądając kolejnej premiery na kanale dawno temu.